Minął pierwszy dzień 396. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem obrad było podsumowanie pierwszej sesji Synodu Biskupów, która zakończyła się 29 października w Rzymie. Na rozpoczętym wczoraj zebraniu plenarnym księża biskupi omawiali dokument podsumowujący pierwszą rzymską sesję, dokument zatytułowany Kościół Synodalny w Misji. Uczestnicy synodalnego spotkania przedstawili biskupom najważniejsze zagadnienia tam omawiane. Ponadto na zebraniu plenarnym wystąpił nowy nuncjusz apostolski w Polsce. Przekazał przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu listy akredytacyjne. Drugi dzień zebrania plenarnego rozpoczął się od mszy świętej w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Przewodniczył jej metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Na dzisiaj zaplanowane jest przeprowadzenie wyborów do niektórych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. Zaprezentowany zostanie również nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Będzie on realizowany pod hasłem Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Księża biskupi będą również omawiać przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2025, zapowiedzianego przez papieża Franciszka. Po zakończeniu obrad rozpoczną się doroczne rekolekcje. Potrwają do 24 listopada.